Hejka, ja jestem Maja i cieszę się, że tutaj jesteś. Dzisiaj zapraszam Was na, tak jak w tytule, książkowy, postanowieniowo-noworoczny BookTag. Tak, powiem Wam, że ja sobie żadnych stricte postanowień, jakichś właśnie założeń, planowań nie robiłam, czy to z zakresu życia książkowego, czy po prostu ogólnego. Mi się wydaje, powiem Wam, że taki okres, w którym ja sobie, wiecie, planowałam, zapisywałam, coś właśnie postanawiałam, już minął i robiłam to, kiedy byłam młodsza. W tym momencie jest to dla mnie takie naturalne, płynne przejście ze starego roku w nowy. I uważam, że zawsze jest dogodna pora, aby coś nowego wprowadzić w swoje życie, aby coś zgłębić, postanowić, zmienić w sobie, ze sobą czy dookoła siebie i nie potrzeba ku temu jakichś, wiecie, z góry przez kogoś uchwalonych, przyjętych dat czy innych takich. Lecz to i może być super dodatkowa motywacja. Ja sama na przykład lubię, nie wiem, pierwsze dni tygodnia, poniedziałki, no na przykład ja bardzo lubię, pierwsze dni miesiąca. No wiadomo, to może być właśnie taki gdzieś tam dodatkowa iskra świeżości, że wchodzimy w naszych głowach, może to wiecie, działać psychologicznie, że jednak wchodzimy w coś nowego, aczkolwiek dobrze jest pamiętać, że żeby to była dodatkowa motywacja, a nie żeby była ona fundamentem, z którego wychodzimy, aby coś zmienić, bo wtedy raczej nasze zmiany nie będą niestety długotrwałe. Dobrze, może i przydługa dygresja, aczkolwiek właśnie tak jak mówię, jeżeli chodzi o książki, ja sobie nie zakładałam, że w tygodniu czy w miesiącu ja ilościowo muszę przeczytać tyle i tyle książek, bo wiem, że na mnie to nie działa, mnie to będzie demotywowało, aniżeli motywowało. Ja nie lubię sobie właśnie dawać takich odgórnie przyjętych presji. Natomiast, czy ja za dużo się nie rozgadałam? Możliwe, aczkolwiek lubię sobie czasami pogadać. Zacznijmy. Po pierwsze, autorzy, z którymi chciałabym rozpocząć swoją przygodę w nowym roku. I tu bez problemu mogę wymienić na przykład Sylwię Plath, Immanuela Kanta czy Marka Twaina. I na przykład tak, Sylwię Plath ja już wspominałam chyba niejednokrotnie, w jakimś filmiku, mianowicie bardzo bym chciała przeczytać jej Szklany klosz, ale kiedy się dowiedziałam, że ona w bardzo krótkim czasie, dosłownie chyba po kilku tygodniach, kiedy napisała tą książkę, popełniła samobójstwo, no to mnie to przeraziło i czuć, że ona będzie niosła ze sobą bardzo taki duży, prawdziwy ciężar i wydaje mi się, że bardzo właśnie zaglądniemy w samo wnętrze Sylwii Plath i ona, ta książka, mam wrażenie, że będzie bardzo taka intymna i ja czytając ją będę bardzo, wiecie, widziała tą książkę przez właśnie wnętrze Sylwii Plath. To jak ona widziała świat, jakie miała spostrzeżenia, jak sama się czuła, no co doprowadziło w końcu, że ona sama chciała zakończyć swoje życie. Więc dla mnie to jest książka jakby większego znaczenia, większej wagi i ja po prostu trochę się jej boję. Dlatego po nią jeszcze nie sięgnęłam, ale bardzo możliwe, że w swoim umyśle ją jakby wygórowuję i może ona nie będzie aż tak ciężka. Po Immanuela Kanta chciałabym sięgnąć z racji tego, że przypadkowo natrafiałam na jego różne cytaty, na jego słowa. Jeden cytat, to co on powiedział, bardzo się z nim utożsamiam, on bardzo ze mną gra. Czymś takim, nie wiem, napełnia mnie pewnego rodzaju wrażliwością. Nie wiem, nie przytoczę go w tym momencie teraz, bo nie wiem, dla mnie on jest taki intymny i wolę go na ten moment zostawić tak w sobie i dla siebie. Natomiast nie czytałam żadnej z jego twórczości. I bardzo bym chciała właśnie poznać jego twórczość, a jeszcze po nią nie sięgnęłam, bo wydaje mi się, że to będzie przeprawa taka, no, głębsza. Wiecie, ja bym chciała z tą książką usiąść, sobie coś, no, zapisywać, rozmyślać, rozkminiać. Tak po prostu to będzie bardziej nie czytanie, a studiowanie tej książki. Tak, więc na nią chcę poświęcić odpowiednią energię, siłę i czas. A po trzecie właśnie przytoczony Mark Twain, to tu jest podobna sytuacja co z Kantem, aczkolwiek Kant miał bardziej cytaty takie bardziej
głęboko inteligentnie duchowe, natomiast Mark Twain często natrafiałam na jego jakieś anegdoty właśnie z jego życia, w, nie wiem, właśnie sytuacje, w jakich on się znajdował i co wtedy mówił. I one były bardzo błyskotliwe i bardzo takie, wiecie, owiane inteligentnym humorem i mi się on bardzo ogólnie spodobał. Jego właśnie myślenie, takie poczucie humoru. I też stwierdziłam, że bardzo bym chciała po prostu poznać jakieś jego książki. Numer 2. Klasyk, który chciałabyś przeczytać. Żadna konkretna książka nie przyszła mi do głowy, natomiast przyszedł mi do głowy ogół, czyli lektury szkolne. Ogólnie chciałabym systematycznie powracać do lektur szkolnych, bo bardzo wielu z nich nie czytałam. Zawsze gdzieś uważałam, że moją ulubioną była książka Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa i ją tylko, powiem Wam szczerze, że ja chyba nawet nigdy jej nie przeczytałam stricte od początku do końca. Ja chyba ją czytałam 2 razy i to było dosyć takie szarpane, więc też gdzieś mam w planach po raz trzeci sięgnąć i naprawdę ją w pełni przeczytać, aczkolwiek właśnie zawsze ją uważałam za tą moją ulubioną. Aczkolwiek ja jechałam na streszczeniach szczegółowych. Tak, ja w liceum zupełnie, jak dla mnie, ja nie miałam kompletnie czasu czytać i dla kogoś może to być usprawiedliwienie, dla mnie nie, ja wiem, co po prostu ja w liceum przeżywałam, jeżeli chodzi o naukę. I najzwyczajniej w świecie to mnie tak przytłaczało, że ja nie wiem, po prostu nie dało rady czytać książek. Więc się jechało na streszczeniach, więc teraz chciałabym powracać co do niektórych i je właśnie samemu móc interpretować, a nie, że mi ktoś zaraz narzuci, że ja źle myślę, bo nie mieszczę się w jakichś konwenansach. 3. Książka, którą byś chciała przeczytać po raz kolejny. I ja, jak wiadomo bądź nie, rereadów nie robię, bądź robię je na ruski rok. Bardzo, bardzo rzadko. Natomiast jedyna książka mi tu przyszła do głowy, tak na poważnie, jeżeli chodzi, tak, to Złodziejka książek Markusa Zusaka. Ja Złodziejkę książek chyba czytałam już ponad 2 lata temu, czy nawet 3 lata temu, nie ogarniam jak to leci. I dla mnie to jest mój ulubieniec. No ona jest cudowna. I bardzo bym chciała, mam tu masę znaczników, bardzo bym chciała do niej powrócić, zobaczyć, co w tej książce mnie urzekało, przypomnieć sobie tą historię, bo nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja czasami mam wrażenie, że daną historię, dany film, że ja pamiętam, ja wszystko z niej pamiętam, a potem coś oglądam i jednak nie. I coś mnie zaskakuje. Chciałabym sobie przeczytać ją jeszcze raz i przypomnieć sobie pióro Zusaka, które jest niebywałe. 4. Wielka książka, którą chciałabyś przeczytać. I tak, ja tu jakby zinterpretowałam wielka pod 2 kątami. Wielka w moim rozumowaniu i tu przytoczyłam Krytykę praktycznego rozumu właśnie Immanuela Kanta. Dla mnie ona jest wielka nie ze względu na swoje gabaryty, aczkolwiek może ona też jest duża, ale nie aż tak. Natomiast o to mi chodzi, że ona jest wielka, jeżeli chodzi o jej zrozumienie, i bardziej to mnie w niej może Anusz przytłoczyć, że bardzo bym chciała ją zrozumieć i bardzo bym liczyła na to, że język będzie choć bardziej przystępniejszy niż ja to sobie wyobrażam. Jeżeli chodzi o gabaryty, to Taniec życia i pieśń śmierci, czyli historia Apaczów Cochisa i Jeronima Zofii Kozimor. To jest właśnie ta taka duża książka, ona jest naprawdę jak taka księga, bo ma duży format i naprawdę gabaryty jej są duże. No i też mam już ją sporo na swoim TBR-ze, aczkolwiek ja ogólnie za dużymi książkami nie przepadam. Ja wolę te standardowe wielkości bądź małe, bo ja jestem zwolenniczką jakby pewnych klamr, na przykład początków i końców. Bardzo lubię takie rzeczy, że jakby zaczynam książkę i kończę i odkładam na półkę. No bardzo lubię po prostu te, wiecie, takie... Wydaje mi się, że rozumiecie, o co chodzi. A jeżeli ja już jakąś jedną książkę zacznę i tak długo bardzo ją czytam i nie sięgam po nowe kolejne, to mnie to trochę nuży. No i z racji tego zawsze znajduje się jakaś, po którą bardziej mam ochotę sięgnąć niż po te kobyły. Autorzy, których chcesz przeczytać więcej książek w nowym roku. I tu chodzi o autorów nie nowych, tylko tych, których już mniej więcej znam.
to sobie wymieniłam tak, George'a Orwella, bardzo chciałabym przeczytać George'a Orwella i na pewno to zrobię w tym roku, na pewno, bo przeczytałam jego tylko dwie książki, no czyli najbardziej popularne, Folwark zwierzęcy i Rok 1984, a Orwell jest niesamowity i on jest też moim jednym z ulubionych autorów, więc bardzo bym chciała przeczytać jego inne powieści, bo jest ich dużo i widzę też, że coraz bardziej są albo wznawiane, albo na nowo właśnie jakoś, no tak, może nie tyle co wznawiane, ale w nowych wydaniach wydawane. I jest ich o wiele, wiele więcej, więc też bym chciała bardziej się w tego autora zagłębić. Rebecca Kwang, którą już wymieniałam w ostatnich filmach. Remark, Erich Maria Remark, tylko przeczytałam jego jedną książkę, Bóg triumfalny, natomiast w jego piórze jest coś wyjątkowego i Łuk triumfalny nie należy do moich ulubionych książek, do moich miłości, aczkolwiek może wydaje mi się, że coś z twórczości Remarka, która jest duża, on niesie ze sobą duży dorobek, to wydaje mi się, że bardziej mogę znaleźć coś, co ze mną będzie współgrało. Szóstka to książka, którą dostałaś na święta i chciałabyś przeczytać. Ja tu wypisałam tylko jedną, bo ją na pewno, to jest taki mój must have tegoroczny, ja na pewno za nią niedługo sięgnę i na pewno chcę ją przeczytać, to już przeze mnie wspominany J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Tak, bardzo chcę tą książkę przeczytać i w sumie już się nie mogę doczekać, jak będę odkrywała po kolei, co ona w sobie kryje. Siódemka to seria, którą chciałabyś przeczytać. Zacząć i skończyć. I ja wypisałam ten punkt, ale on mnie nie dotyczy. Myślałam, żeby go skasować, ale sobie pomyślałam, może a nuż ktoś będzie tego ciekawy i o to zapyta, więc odpowiem, że ja ogólnie nie mam z seriami tak, że ja jak jakąś zacznę, to już muszę skończyć. Że nie wiem, że ja tak się orientuję, że ta książka należy do serii, jest tyle i tyle tomów, to jak już po nią sięgnę, to muszę wszystkie przeczytać. Ja właśnie tak nie mam. Ja po prostu sięgam naturalnie tak po serię i że się okazują seriami. Wiecie, o co mi chodzi? Że na przykład sięgam po jakąś książkę i ja nawet nie wiem, ile to ma tomów i po prostu jak mi się dana książka podoba, to naturalnie sięgam po następne tomy. I nie mam ciśnięcia, więc ja kompletnie nie patrzę na książki w kategoriach serii, że po jakąś chcę sięgnąć. To się dzieje, po prostu to się dzieje, kochani. Tematyka w książkach, którą chciałabym bardziej zgłębić, zainteresować się. I tu wypisałam sobie trzy takie tematy. Po pierwsze, fizyka kwantowa. Mnie fizyka kwantowa bardzo mocno intryguje, bardzo mocno. Teraz właśnie wróciłam z wyjazdu i między innymi byłam na tym wyjeździe w Łodzi i poszliśmy sobie z moim przyjacielem do łódzkiego planetarium. I to planetarium w Łodzi to jest jakby najnowocześniejsze planetarium stworzone właśnie w Polsce i my poszliśmy sobie z moim przyjacielem na pokaz dotyczący czarnych dziur. I bardzo Wam polecam, jeżeli naprawdę będziecie w pobliżu Łodzi, będziecie w Łodzi, bardzo warto na jakikolwiek seans tam pójść, bo pomimo tego, że ten stricte seans o czarnych dziurach miał swoje plusy i miał minusy, to siedzenie, wiecie, w ogromnej takiej kopule i zobaczenie tego w takiej jakości, zobaczenie, jak my jesteśmy mali, zobaczenie ogromu wszechświata, gwiazd i nieba. Jak tak naprawdę wygląda niebo nad nami, ale no czego my no nie widzimy gołym okiem, bądź zasłaniają nam właśnie sztuczne, wiecie, nasze światła, to jest tak niebywałe, że no nie wiem, mi się aż chciało płakać, ja miałam aż gulę w żołądku, że tak naprawdę na co ludzie mogą poświęcać swoje życie, swój czas, czym mogą się martwić, czym przejmować, jak bardzo mogą się skupiać a propos tego, co ktoś o nim pomyśli i nie idą za swoimi pragnieniami, marzeniami, dlatego właśnie, bo boją się cały czas osądzania przez kogoś, właśnie tego nie wiem, no żyją tak, że patrzą na siebie oczami innych ludzi, a jakie to nie jest tego warte i tak naprawdę, jakim my jesteśmy pstryczkiem i pyłkiem wobec po prostu tego, co się dzieje w kosmosie. Dlatego to bardzo, bardzo warto, bo zmienia Ci perspektywę i coś może Ci w umyśle, wiecie, kliknąć. Dlatego właśnie ta fizyka kwantowa. Swego czasu zgłębiałam się w wykłady pana Andrzeja Dragana, który zresztą właśnie wydał też książkę pod tytułem Kwantechizm. I Kwantechizm 2.0, ta książka, ja już ją miałam
bardzo długo na swojej liście do przeczytania. Nie zabierałam się za nią, ale na pewno właśnie jeszcze to planetarium we mnie wzbudziło tą chęć, żeby sięgnąć po ten temat i wydaje mi się, że wcześniej niż później po tą książkę sięgnę. I bardzo w ogóle polecam Wam, jeżeli, bo wiadomo, ja na przykład w ogóle nie jestem ścisłowcem i dla mnie tematy z zakresu fizyki są, no potrafią być, wydaje mi się, jak dla większości z Was, bardzo mocno przytłaczające i takie nie do ogarnięcia. I ostatnio pamiętam, że jak grałam ze znajomymi w takie pytania i mieliśmy pytanie, że jak moglibyśmy mieć taki jeden dar, jeden talent, to co byśmy wybrali? I mi przyszło do głowy, że ja bym chciała tak zrozumieć kosmos, że jakby, żeby mnie to nie przerastało, tylko żebym to tak potrafiła jakby sobie wyobrazić te, wiecie, te wielkości ogromne, że jakby pojąć te lata świetlne, po prostu to tak, żeby mnie to nie przerastało, bo dla mnie to jest nie do ogarnięcia po prostu i to jest aż takie dławiące uczucie. Więc tak, aczkolwiek nie wiem, czy jakbym to umiała i mogła to sobie tak, wiecie, pojąć w sobie, to czy nie byłoby to przekleństwem aniżeli darem. Niemniej, Andrzej Dragan jest bardzo ciekawą postacią a propos takiego mostu, że jeżeli nie wiecie za wiele z zakresu fizyki, a chcielibyście się czegoś dowiedzieć w przystępny sposób, to bardzo Wam polecam poszukać właśnie jego nazwisko, poszukać jego wykładów, bo on mówi w bardzo taki, wiecie, w cudzysłowie mówiąc, ludzki sposób, zrozumiały, niekiedy niezrozumiały, bo to jest logiczne. No ma coś takiego w sobie, że aby mówić o tak skomplikowanych rzeczach do, w cudzysłowie mówiąc, mas. To źle to zabrzmiało, ale wiecie o co chodzi. Następnie tu sobie zapisałam z innej beczki, że żeby przeczytać swój pierwszy stricte jakiś romans typu Harlekin. Ja nigdy czegoś takiego nie czytałam. Nigdy w ogóle też nie czytałam książek, nie wiem, o jakiejś tematyce właśnie erotycznej. Może ona się pojawiała, tak wiecie, tak gdzieś mimowolnie, tak wiecie, minimalnie gdzieś w innych książkach innego gatunku, ale nie czytałam stricte romansu. I ogólnie ostatnio właśnie mi przyszło, czy nie sięgnąć po książkę 50 twarzy Greya, bo obejrzałam film i się bardzo zaskoczyłam, bo wiele lat temu ja sobie ten film skreśliłam sama przez siebie i to było złe, bo ja o tym filmie, zanim go oglądnęłam, ja już miałam na jego temat ocenę. Bardzo nieładnie, Maju. Pu, pu, pu. Natomiast otworzyłam się ostatnio i go oglądnęłam i miałam takie, kurczę, to w ogóle nie jest tak, jak ludzie mówią, to nie jest tak, jak ja w ogóle myślałam, że ten film wygląda. I ten film, jako film romantyczny, jest naprawdę dobry. On ma głębię, pomijam drugą i trzecią część, bo one nie są za dobre, ale ta pierwsza część, według mnie, jest super. Dobra muzyka, dobre ujęcia, a jak się kończy postać Christiana Greya, ona, nie wiem, uchodzi i mam wrażenie, że za jakąś naprawdę po prostu sadomaso. A nie jest tak. Ludzie, nie jest tak. No, idę na paradę w obronie Christiana Greya. Dobrze, dlatego, że skończyłam ten film, to stwierdziłam, że może sięgnąć po książkę, no bo przecież ten film jest na podstawie książki i może przeczytać 50 twarzy Greya i może to będzie mój pierwszy taki romans, który przeczytam. I po trzecie, też z innego zupełnie tematu, chciałabym przeczytać jakąś książkę odnośnie historii Polski, wojny, koneksji politycznych, tylko bardzo proszę, jak ktoś z Was ma taką książkę do polecenia, proszę, niech ona będzie bardziej w formie takiej angażująco ciekawej, ale może nie aż tak stricte historycznej. Czy Wy wiecie, o co mi chodzi? Ja nie chcę suchych informacji, nie chcę suchych dat, bo ja nie jestem zwolennikiem historii tego typu. Ja bardzo lubię historię, ale tak rzadko ona jest ciekawie przekazywana właśnie tak w sposób z pasją, w sposób taki zrozumiały, interesujący. No tak rzadko trafiam na osoby, które mogłyby mi to ciekawie przekazać. Także bardzo bym była wdzięczna, jeżeli ktoś ma książkę, która nie poda mi suchych informacji po przecinku albo rzeczy, których ja w ogóle nie będę rozumiała, tylko tak bardziej wytłumaczy krowie na rowie. I 9, ostatni punkt, to czytelnicza zmiana, którą chciałabym wdrożyć w swoje jakby czytanie. I powiem Wam, że to nie jest stricte postanowienie, to jest mój taki dodatkowy punkcik, bo ja już to zresztą wprowadziłam i nawet nie muszę tego postanawiać, a mianowicie, co ja robię czytając książki. Moment. Znaczy ogólnie to nie jest nic jakiegoś odkrywczego, natomiast ja do tej pory, wiecie, w książkach zaznaczałam tylko i wyłącznie znacznikami.
Te znaczniki mi mówiły, wiecie, fragmenty, jakie mi się spodobały, cytaty i tak dalej. Aczkolwiek, wiecie, jeżeli ja już skończyłam daną książkę i mija ileś czasu i otwieram dany fragment, no to nadal widzę, jaki cytat zaznaczyłam, no ale nie znam wtedy, o co mi tak naprawdę chodziło, jakie miałam uczucia, jakie myśli, jakie spostrzeżenia. Więc teraz jakby odważyłam się ostatnio i już w paru książkach tak zrobiłam, że po prostu piszę po książkach. Na razie ołówkiem, ale wydaje mi się, że nawet długopisem będę pisała i chcę zaznaczać flamastrami, normalnie w sensie markerami, takimi kolorowymi, jak to się nazywa? Flamaster chyba. Zakreślacze? Tak. Takimi kolorowymi zakreślaczami, wybrane fragmenty, chcę pisać jakby swoje myśli, bo wiecie, te myśli, które ja mam w tym wieku, w danym czasie, one miną, one przeminą, one mogą nigdy nie wrócić, więc uważam, że taki to jest ogromny atut, i taki dodatek do książki i ona bardziej będzie żyła i tak mam wrażenie oscylowała z Twoim wnętrzem, jeżeli Ty też będziesz przelewał na nią swoje spostrzeżenia i myśli i zapisywał, to nawet ktoś, kto potem, nie wiem, będzie chciał pożyczyć od Ciebie tą książkę, nie wiem, Twoje dziecko będzie ją chciało przeczytać, to jaki to będzie walor tego. Nie wiem, ja bym bardzo chciała przeczytać taką książkę, nie wiem, załóżmy, którą czytała moja mama w moim wieku i widzieć, co ona zaznaczała wtedy, co myślała i jej spostrzeżenia. Więc ja uważam, że naprawdę to nie jest absolutnie niszczenie książek. W moim rozrachunku to jest wręcz taka pochwała dla autora, że chcemy z tą książką aż tak pracować i wiecie, tak z zaangażowaniem ją właśnie czytamy. No i też sobie na samym początku, jak biorę jakąś książkę do przeczytania, przyklejam sobie tutaj takie samoprzylepne karteczki dwie i wypisuję słowa, których z danej książki nie znam. I założyłam sobie taki zeszyt właśnie wzbogacania swojego słownictwa i słów, czy wyrażeń, zwrotów, których nie znałam. I to jest bardzo ciekawe, bo naprawdę o wiele łatwiej jest w ten sposób poszerzyć swoje słownictwo, swoją też wiedzę, bo wiecie, pamiętamy też dane słowo użyte w danym kontekście w książce, więc później jak zapiszemy je w zeszycie, sprawdzimy jego znaczenie i jeszcze zapiszemy, to automatycznie łatwiej je będzie je zapamiętać po prostu. A naprawdę, no to jest niebywałe, ja wiem, że może powiem teraz logiczną rzecz, ale to jest niebywałe, ile tak naprawdę słów w języku polskim my nie znamy i jak język polski jest bogaty. I po co się ograniczać do jakiegoś jednego, często używanego słowa, skoro jest tyle synonimów wyrażających to samo słowo i dzięki temu możemy właśnie wzbogacić siebie, tak jak już mówiłam. I ja też, nie powiem, że od zawsze, ale bardzo mnie imponuje erudycja. Bardzo lubię słuchać ludzi, którzy pięknie się wysławiają, inteligentnie, tak jak właśnie jest słynny profesor Jerzy Bralczyk. No to jak on mówi, jakich słów używa, jak konkretnie i w prosty, krótki sposób potrafi przekazać inteligentną głębię i taki właśnie smaczek, jest też niebywałe. Ogólnie w sumie słownictwo, język jest też czymś niesamowitym. Dobrze, ja Wam raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i dziękuję Wam, że byliście, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie. Pa, pa!